piękne jest mieć znajomych, którzy robią taką wspaniałą muzykę, aż mam ciarki. I robiłam dzisiaj live'a na TikToku przez przypadek, nie? Bo przeglądałam TikToka między spotkaniami, zobaczyłam, że Kukę robi live'a i kliknęłam dołącz i byłam w takim moim okienku na live'ie u Kukę. Ryjkiem byłam tam. Potem nie umiałam wyłączyć tego. Ale Kukę mnie słyszał, ja słyszałam jego i gadaliśmy se. Wiedziałeś, że redakcja zbanowana? Co? U nas na kanale Szklana jest zbanowana? Na YouTubie! Odcinek o samej redakcji trzeba będzie zrobić. Za dupę Slaya? Skąd oni mieli dupę Slaya? Ej, wiecie, że ja już na moim kanale zgiftowałam jakieś 830 subskrypcji? Jestem chyba moim najlepszym gift suberem. Ja sobie płacę sama, jakby. Że pół. Ja mam te rankingi tak jakby na czacie, no nie? W tym miesiącu naszym ulubionym przyjacielem jest Jabezu, który podarował nam 50 gifcików w tym miesiącu. I za 4 dni kończy się ranking. W sensie ten miesiąc. Niektórzy streamerzy możecie zauważyć, że oni mają coś czuję, że szybko mówię, jakby miałam zaciśniętą szczękę. Słyszeliście to? Coś mi szczeliło w każdym razie. U niektórych streamerów możecie zobaczyć, że mają takie rankingi jakby całej historii kanału, że kto kiedykolwiek zgiftował najwięcej subów. Ja mam ten ranking miesięczny, ale mogę, prawdopodobnie gdzieś mogę zmienić to i zobaczymy to w takim, albo pod streamem to gdzieś jest? Jest, pod streamem. Subs leaderboard. Multikonto Pachor jest na pierwszym miejscu ze zgiftowanymi 1011 subów. Na drugim miejscu jest Pachort, 1005 gift subów i jestem na trzecim miejscu. Właśnie, to Pachort se pozwie, dlatego przestałam tak dużo zarabiać na streamach. Dajcie spokój. After all, chyba jednak byłam utrzymanką, tylko o tym nie wiedziałam. Zdałam sobie sprawę, jak już mnie porzucił. Hej Kasia, z racji tego, że wydaję na ciebie moje ciężko zarobione pieniążki, obejrzysz? No nie wiem. Dzisiaj miałam ochotę na skrzydełka z KFC. Następnie zaczęłam robić panierkę z płatków, które zrobiłam wczoraj wieczorem. I wyłożyłam na brytfankę. Dobra, po pierwsze, jeżeli chcecie skrzydełka jak z KFC, to one nie są marynowane w płatkach, tylko one mają podwójną panierkę z takiego sosu i mąki. I tą wierzchnią warstwą, która jest w kurczakach z KFC, jest mąka. To ona robi tą taką konsystencję i tą taką skórkę, panierkę tego, nie? Więc tam jest specjalna ilość przypraw, one siedzą w tej marynacie i potem są obtaczane podwójnie w mące. Natomiast jeżeli chcecie takie zrobić, to one też są dobre, tylko one nie są wtedy tak jak z KFC, dużo lepsze, i to tak wam powiem tak, od płatków kukurydzianych, którymi można obtoczyć, dużo lepsze, choć mniej zdrowsze, jest obtoczenie kurczaków w chipsach. Ja bardziej polecam wersję z chipsami, bo w płatkach jest po prostu chrupiące i suche, a z chipsami jest bardzo smaczne. Panko też zajebiste, no. Jakie chipsy? Słuchaj, tak naprawdę takie, jakie lubisz. Ja próbowałam robić z lejsami paprykowymi i były bardzo dobre. Z pringlami bekonowymi były fenomenalne. Z doritosami też były spoko, jak lubisz doritosy, w sensie takie, jak chcesz właśnie możesz jakieś ostrzejsze chipsy też wziąć, jakieś strongi, czy jakieś pikantne. Widziałeś, że te klapki z Lidla to fake? Tak, widziałam, że te klapki z Lidla to fake, ale się wkurwiłam. Stary, słuchaj, przez dwa Lidle przejechałam, nie? Po drodze do domu. Ty, no jestem opalona, widzicie to, że jestem opalona? Taka byłam blada i jestem taka opalona, widzicie to? No, macie kontrast. Teraz przy tym zielonym jakoś tak bledziej wyglądam znowu, ale to nic. Pokazałam wam, jak pięknie jestem opalona przy innym odcieniu, więc możemy iść dalej. A co mnie tak wzięła? Bandę oglądnij. Ja widziałam w niedzielę coś, stream, gdzie była jakaś pani z Pruszkowa w stroju kąpielowym i bili się ludzie. Robi dobrze mam. Mami, ona starsza od jego taty, ona skacze na mnie dziś. Czy Voxdel nawet w zwrotce musiał podkreślić, że ona jest starsza, żeby nie było przypału? Wjechało na banie. Trzeba na kilku typów, mięśnie bardzo szybko rosną od kilku zastrzyków, my bez kitu. Ja pierdolę. Resztę to się jeszcze dało kurwa przesłuchać, zapomnieć, ale tego się już nie zapomni! Ajajaj! Ale boję się coś powiedzieć, bo on powie, że jak nie powiedziałeś w twarz, to nie powiedziałeś nic i to jest siódma zasada bycia gitem. Potem są jakieś tego konsekwencje, więc ja się boję tego oceniać, bo się nie znam. Więc przesłuchajmy to po prostu do końca i idźmy w naszym życiu dalej. Bez kitu! Bez kitu! Jakoś w tym teledysku strasznie mi nie pasują, że są kibice, a potem jest okręcimy dupką. Jakoś takie k***a
to dziwne. Multi myślał, że zatypiała tujokująca w blond to kukę. Ej, ja też pomyślałam w jednym momencie, że kukę tam jest. Jak oni jechali mostem i wystała jakaś baba z... Tu! Ja myślałam, że tu jest kukę. Trzeba im przyznać jedno. Pomysł na branding, nazwę i jakby koncepcję mają zajebisty. Ban NDA, banda. Banda, krótka, chwytliwa nazwa. Tak jak ekipa, to jest banda. Cała ta koncepcja mi się podoba. W sensie, jako zamysł marketingowy, jako koncept. Jak Bungie. Jak ekipa. No takie catchy. Osoby też mocne. Ja nie rozumiem tu troszeczkę postaci Denisa. Dla mnie Denis zawsze jest bardziej takim jakby chwilowym memem internetowym, kiedy coś powie, obróci się 3 razy na viralu na TikToku jakimś i potem każdy o nim zapomina. Więc nie rozumiem tego Denisa tam za bardzo. Ja poproszę edit osoby. No, dobra. Nie wolno ćwiartować, dzieci. Ja nie rozumiem. Czy tak miało być? Ja czegoś nie zrozumiałam? On czegoś nie zrozumiał? Mi chodziło o taki edit, że nie ćwiartować dzieci. Tak jak Monika Kociołek miała nie bić żony. Ale to chyba jest taki edit, jak się robi edity teraz chyba. A ja powiedziałam chyba jakiś stary trend, nie skibidi. Więc on zrobił edit. Patrzcie, jaka ona mądra jest. Dziękuję za edit. Czy pod tagiem Kasik's Edit będzie więcej editów o mnie? 7 postów jest, z czego paru jest o jakichś Turkach. Bardzo nie chciałam, żeby Remek leciał do tego. Mega mi jej szkoda. Na Maltę odradzałam mu to. Kazałam mu się zastanowić nad tym 3 razy. Mówi, że to tylko jednorazowe. No i leci znowu w niedzielę. Nie jedź. Czemu ja mówię takie mądre rzeczy, mając akurat pryszcza na nosie, nie? Ja pierdolę. Boże, biedne dzieci z TikToka. Okazało się, że ludzie nie mają idealnego życia i że się kłócą, bo się nie zgadzają. O nie, tylko nie to. Szkoda mi jej. Mi szkoda raczej ludzi, którym szkoda im mnie, bo wydaje mi się, że ci ludzie to jeszcze nie wiedzą trochę, jak życie wygląda. Jak wygląda twój zwykły dzień? Wstaję o godzinie 9, myję zęby, czeszę włosy, ubieram się, wsiadam do samochodu, jadę do pracy, siedzę w pracy do godziny 16, po drodze coś zjem, czasami, wsiadam do samochodu, jadę do domu, zjem coś wtedy, wykąpię się, obejrzę sobie odcinek serialu z Remkiem, posiedzę z kotami, a później odpalam stream, obejrzę sobie odcinek serialu, położę się spać. Tak wygląda mój dzień. Kasiu, warto było tak żyć? Zadaj sobie ważne pytanie. Hello. No warto. Trochę łapię 2 pieczenie na jednym ogniu, czyli po pierwsze, korzystam z moich aktualnych zasięgów, zarabiam łatwą kaskę na internecie, robię to, co lubię, a jednocześnie chodzę do pracy, zapewniam sobie przyszłość, rozbudowując firmę, w której mam udziały, więc to ma mi zapewnić bezpieczeństwo w przyszłości, kiedy już ta pierwsza opcja będzie wykluczona. A! I short! Ja cię bardzo proszę. Oh shit, here we go again. Jeżeli z 8 godzin wytniesz jedno zdanie, jak powiem, ale se zarabiam pieniądze i wrzucisz to na TikToka i to będzie jedyne TikToki, jakie się będą kręcić, to ludzie cały czas mi piszą, że ja mówię tylko o pieniądzach. Ja prawie w ogóle o tym nie mówię, ale tworzy się takie błędne wrażenie, więc proszę zaprzestań. A nie? Ale to tak samo często, to tak jakbyście mi powiedzieli, że cały czas gadam o kotach. Cały czas gadam tylko o kotach. Mówię tylko o Ryśku. A mówię w kółko o Ryśku? Nie mówię w kółko o Ryśku. Też o Emecie racja. Nie, ale coś wam pokażę. Tu leży jeden wrzut, a tu leży drugi. Emet znalazł sobie nowe miejsce w torbie. I tam se siedzi, a tu se siedzi talerz. Talerz za godzinę jedzie do weterynarza na zaszczyk. Co k***a syf? Jaki syf? Bo je. Właśnie, skurwa, posprzątane, patrz, da się przejść. Widzisz to? To jest korytarz życia, k***a. Jego wcześniej tu nie było. Tu nie ma syfu, tu jest Rysiek tylko. Pączki i 2 szklanki. Daj spokój, tu było dużo gorzej. Dużo gorzej było. Widzicie, jaką mam kropkę na oku? Czerwoną taką. Piegi mam, widzicie piegi? Widzicie, jaką mam fajne kropki na oku? Ty, no i ta kamerka ma zajebistą jakość, nie? Nawet żyłki w moim oku widzicie od niewyspania się, nie? To jest ta za 500 zł. Brałam dzisiaj leki. Tu mam jakąś żyłkę. A ja to nie mam brązowych oczu, jednak z wewnątrz brązowe, a z zewnątrz zielone. Ale widzicie, że wewnątrz są brązowe? I mam zajebiste brwi. Widzicie, jakie mam piękne brwi? A nigdy ich nie regulowałam. One są takie jak te. Piękne mam brwi. No. Hej, cześć. To tam. No i fajnie. O, jakie czoło. Ej, czy moje czoło może wypełnić cały ekran? Prawie. Ale ten kanał chyba nie działa. O. Spacją to można robić, nawet nie działam. Pa to.
Oj, tak, tak, ja też dzisiaj w robocie byłam. Miałam 4 spotkania, zrobiłam 2 oferty dla klienta, a i przez pół godziny szukałam jednego maila. Bo wydaje mi się, albo mi się śnił, i to jest najgorsze. Nie wiem, czy mi się śniło, czy tak było, że któryś z klientów napisał mi maila, że zobaczymy się w biurze u mnie, w sensie do mojego biura, że ktoś przyjdzie na kawę w tym tygodniu. I mi się to dzisiaj przypomniało, kiedy dzisiaj stwierdziłam, że będę na zdalnym i stwierdziłam, a co zrobię, jak zadzwoni do mnie ktoś z biura, że no czekam na dole na przykład, nie? Co ja wtedy zrobię? Ale się nikt nie zadzwonił. Ale mogłam się umówić na jutro. Ale nie wiem tego, bo nie znalazłam tego maila. Więc wydaje mi się, że po prostu sprawdzę jutro. Może ktoś przyjdzie na kawę. Zignoruj. Ale mam teraz takie nieprzyjemne uczucie w brzuszku, że o tym zapomniałam. I wiecie, co mi się śniło? Ej, jak są te senniki takie, co ci mówią, że o, jak ci się śni, że ci ząb wypada, to, że ktoś umrze, nie? To powiedzcie mi, co to znaczy. Znaczy, jak we śnie twój partner na ciebie nasikał. Co to znaczy? Co to znaczy? Zaznaczył cię, że cię olał. To by się zgadzało. Kobieta zacznie się leczyć póki czas. Ale o chuj ci chodzi, to są tylko sny. Że brakuje ci nowości w łóżku i musicie poeksperymentować. Nie, to na pewno nie. Jeżeli tak, to nawet nie w tą stronę, bo mi się nie podobało. Nieuczesana i Luki pukają do siebie teraz? Co? A do mnie nikt nie puka? Tylko Luki chyba puka. No trudno, no nie chcą do mnie pukać, to nie. O! Pukają! Dzień dobry! Cześć! Cześć! Co tam robicie? Cześć! A siedzimy. Fajnie. Cieszę, że chcesz pogadać z nami po prostu. Tak, bo ja lubię tą nową funkcję, fajna jest, podoba mi się. Aha, no to czemu ty nas nie zaprosiłaś, tylko my musimy ciebie? Ja już ostatnio pukałam do ludzi, teraz stwierdziłam, że miło będzie, jak ktoś zapuka do mnie, nie? Aha. No, jak ktoś... A do mnie nie pukałaś? Właśnie, do budynia nie pukałaś. No możliwe, że wtedy po prostu nie miałeś streama, nie? A no w sumie ja nie miałem miesiąc streama. No może być, może być. I co u ciebie, Kasia? A no fajnie, fajnie. A, nie, dawajcie, gramy w ostatnią literę, koń. Ja mam jedno słowo. Coś. Ale to nie takie ni. Aha. Chciałam niania, ale... Ej, nie ma słowa na ni. No ja nie wiem. No, ale to takie ni, ni. Ej, Kasia, a jesteś umówiona na gierki z Multasem? Nie, bo oni dzisiaj grają w to TTT, a ja tego TTT nie lubię. Czuję. Ty odmówiłaś gierki z Multasem? No bo nie podoba mi się gra. Ty jesteś mega słabna, nie? Gdzie wy jesteście? Widziałam na stronie, że gdzieś w morzu siedzieliście. W Malcie jesteśmy, wiesz? Będziecie mieć kolegę chyba. Ocenisz mój przeszczep włosów, bo zrobiłem na Malcie przeszczep włosów sobie. Co ty gadasz? Dobra, patrz. A ty nie spaliłeś sobie po prostu głowy na słońcu? Nie no, przeszczep miałem. Bo ja miałem gniazdo tutaj straszne. Ty łysiałeś tak na czubku? Gniazdo miałem, no, łysy byłem. Jak ci się zagoi, to pewnie będzie lepiej, bo teraz wygląda jakbyś był oparzony w tym miejscu. Ja nawet donajmowałem, bo mu skończyły mi się włosy na dupie i ją pożyczyłem. Zdrowa, mam włosy. O, to gdzie mam jeszcze sobie te włosy przeszczepić? No, może ty za kole w końcu tutaj to jedno, drugie naprawić, takie dwa się ładnie świecą. Ale ja właśnie, ja lubię swoje za kola i ja jakby nigdy nie będę chciał ich naprawić. Poważnie? No, ale poważnie, serio mówię, uważam, że za kola są moim nieodłącznym elementem. Jakbym sobie zrobił przeszczep włosów na za kola, to już bym nie to był taki twój, już bym był takim samym człowiekiem. Ale to tak powiem ci, że mam tak samo z Zezem moim. Stwierdzam, że Zez jest mój na tyle charakterystyczny już, że go nie chcę zmieniać. A ty możesz naprawić Zeza? Mogę operacją. Teraz jakbym to naprawiła, to jedynie to poprawia moją estetykę. Chyba, że ten Zez progresuje i jakby się pogarsza, no to wtedy mogę stracić wzrok, jeżeli go nie naprawię. A właśnie on ci nie przeszkadza jakoś, bo ty widzisz normalnie, nie? Tak, widzę normalnie i on jest delikatny i na razie tylko estetyczny. Kasia, nie operuj tego Zeza, bo Zez jest sexy. Ale co ty, ja go nie operuję, ja dzięki temu patrzę szerzej na świat, mam, wiesz, lepszą perspektywę. Możesz spojrzeć na wszystko pod innym kątem, nie? No właśnie. No tak. Idziesz do weterynarza? O, a ten hazardzista już wrócił? Wrócił, ale zaraz znowu leci. Aha, no to, to gratuluję, nie? No. A ty kiedy, Kasia, na Maltę przyjedziesz? Nigdy. A czemu nie przyjedziesz? Nie przyjedziesz sobie z Remkiem poopalać się? No. Wiesz, jakie zajebiste tu są plaże, Zawsze mogłabyś się umówić ze mną, ale jakby se tam kręcił, nie? No. Mnie to nie mamy cieszy. Taką miejscóweczka taka jest, plaża kamienista. Rozkładasz się na kamieniu, sobie kupujesz buty. I się smażysz. Za 7 euro, nie? Buty. I wchodzisz do wody i później... Później masz... taką. Taką masz łapę. Taką masz łapę zajebistą. A też się spaliłam na słoneczku. A jak się spalił, ty? Pa, pa, pa!
O, jaki raczek! No nie powiem, dzisiaj mnie troszeczkę przeorało. No chyciło cię, chyciło. I tak sobie chodziłem, co sądzisz? No elegancki kapelusz. No. Tak, bardzo fajna czapeczka. No i fajnie, i chroni przed słoneczkiem. No i dzisiaj zapomniałem. I 50 się smaruj, jeżeli stosujesz nie Pantenol. Mam. No to kup Pantenol nie albo... Nie, bo drogi jest tutaj. No to 15 co? Euro, 15 euro za krem? Mój drogi, albo krem, albo śpisz na płytkach, bo się poparzysz znowu. Ja się wolę poparzyć. No to 15 euro to jest ostre zdzierstwo, uważam, nie? Za krem. A wiesz, że nie można z kremem do wody wchodzić? I co ty na to? No właśnie. Ja czekam, aż mnie się wchłonie i dopiero wchodzę. Aha, no to ciekawe. No ja dzisiaj wszedłem z kremem do wody. A wiesz, że nie wolno? No wiem, ale nie wiem dlaczego. Ja też nie. No, dlaczego nie można? Nie wiem. Okej. Okay. Ale to klasik z Kasiks. Nienawidzi przyrody, orangutany też zabija. O co chodzi z orangutanem? Co się dzieje? Co się chodzi z orangutanem? No bo lubię Nutellę, a Nutella ma olej palmowy, a olej palmowy powstaje przez to, że się jakby pobiera go z palm i żeby było dużo palm na olej palmowy, to wycina się lasy deszczowe, jak się wycina część lasów deszczowych, to tam w tych lasach mieszkają orangutany i te orangutany mają mniej miejsca do życia przez to, że ludzie hodują olej palmowy i kupując rzeczy z olejem palmowym, wspierasz rozwój poniekąd takich upraw jak właśnie te takie palmy. No dobra, ja rozumiem, ale to wiesz, że to jest ten sam case, że bycie weganem i śpiewanie awokado tak samo przyczyniasz cię do śmierci miliardów owadów i gryzoni. Pszczół, gryzoni, wszystkiego. Tak. Jakby wiesz, to nie ma na to reguły, no. Będąc weganem i jestem mięsożercą i bardzo lubię awokado przy tym. No i o to chodzi, no. Ci weganie wszyscy mają przyryte mózgi. A koszt transportu awokado do Europy? No tak. Okropny. Tyle awokado przez Europę do Europy, że przez spaliny kurwa ptaki zdychają. Do tego tych wszystkich weganów, tak szczerze mówiąc. Ale wiesz, że przez mięso i przez to, ile jest jakby krów potrzebnych, żeby potrzeby mięsne zaspokoić, to je się tak strasznie szybko hoduje. Jest ich tyle, że one jak pierdzą, tak to cały jest... metan się tam do atmosfery ulatnia. No widzisz, no ale to... To się nie da, nic nie możesz zrobić, nie? Generalnie my, jako ludzkość, dążymy do zagłady świata. Tak? No tak. I nieważne, co zrobisz, nie? Ludzkość niszczy planetę. Dlatego zdrowie dla Cieszysz nas. Cieszysz się dzień póki żyjemy, nie? I nasze dzieci będą żyć, to tam była za kilkaset lat. Mają się dobrze, to najważniejsze. Bo za kilkaset lat możemy już więcej czego doświadczać. A czemu ty wiesz, że się wodą nie ten? Bo ty taka jesteś family friendly. Katarzyna! No ona się zmieniła już. Zmieniła się? Nie, po prostu przy lekach, które biorę, teraz jakby po udarze, no nie? Nawadniasz się kremy z awokado? Nie. Chodzi o to, że jak biorę leki rozrzedzające krew poudarowo, no nie? To jak napiję się alkoholu, to bardzo szybko się upijam i bardzo szybko dostaję takiego super nieproporcjonalnego kaca. Okej, rozumiem. A ty na przykład to nie możesz na przykład też... Bo bierzesz leki, które rozrzedzają ci krew, tak? No. Czyli nie możesz też pić za dużo wody tak naprawdę. Nie, no właśnie muszę pić wody, bo nie dość, że mam problem, mam problem z za niskim ciśnieniem, jestem niskociśnieniowcem, to jeszcze teraz się okazało, że piję za mało wody w ciągu doby i nerki mnie teraz rozpijają, więc muszę teraz dużo pić wody i dbać o cyrkulację. Okej, a na przykład Remek ci nie podnosi ciśnienia? On mi tylko puls podnosi. A puls? A powiedz mi, jak ci się zmieniło życie po udarze? Na lepsze czy na gorsze? Lepsze wydaje mi się. Znaczy, czuję się zdziedziała i mam takie... Czasami się budzę w nocy, bo mi się wydaje, że coś mi zdrętwiało i się boję na przykład, że dostanę drugiego udaru przez sen i obudzę się już sparaliżowane, więc mam takie lęki z tym związane. Ale nawykowo, no to uprawiam sport. Chodzę dwa razy w tygodniu uprawiać sport. Mam lepszą dietę, nie piję alkoholu, więc... Jaki sport uprawiasz? Siatkówka raz w tygodniu, a drugi raz w tygodniu chodzę na siłownię / taką fizjoterapię. Jest taka siatkówka dla odbojów? Każdy może przyjść tam. Poważnie? Jak będziesz w Warszawie, to zapraszam. Ja wynajmuję salę i... obserwować normalnie tego? Ja wynajmuję salę po prostu w Warszawie i zapraszam widzów. I widzowie sobie przychodzą ze mną pograć siatkówkę, ale też znajomi też mogą przyjść. Czy Sheja na przykład, czy Morgan, albo Lempiang. Poważnie? No. Serio? Generalnie kotłownia Bełchatów w godzinę wydala tyle CO2 w atmosferę, co człowiek przez 20 lat. A my ratujemy planetę papierowymi słomkami, żeby się żółw nie zadławił. To niech nie pije przez słomkę. Nie, ale generalnie zobacz, to jest ciekawe, bo w Polsce próbujemy być bardzo, bardzo pro ekologia, nie? Mamy kartonowe pokrywki,
napicia, mamy kartonowe słomki, mamy wszystko, nie? Mhm. A dostęp do morza i do tych żółwi, no nie jest taki ale ogromny. Ale wiesz, że to no nie jest tylko ze względu na żółwie nie są te słomki no wypieszane. Ja rozumiem, ale na przykład... dobra, a... W Ameryce też mają wypieszane, a tutaj musi być, kurwa. Musi tak być. Po pierwsze jest trend taki na ekologię, czyli cały greenwashing to, żeby PR-owo dobra, ale firmy tak, pozycjonowały jest taki się... Trend, nie? Czy był ktoś, powiedz mi, czy był ktoś, kto był zadowolony wychodząc z żabki, że dostaje kartonową torebkę i mu się rozpierdala w drodze. I mówi tak, rozjebała mi się torebka, ale zajebiście, że dbam o ekologię. Wiesz, mi się nigdy nie rozjebała. A ta torebka papierowa? Nigdy? No mi się rozjebała nieraz, jak picia dużo kupiłem na przykład. No butelek. To mi się nie rozjebała, więc ja nigdy nie miałam takiej myśli, nie? Że o jaka chujowa ta jeszcze trzeba torebka. Za nią zapłacić dodatkowo. Ale za plastikową też musisz zapłacić. Ale nie tyle, co za ten. Kiedy... No. Ale z jednej strony my dbamy o ekologię, a nikt Chin nie pilnuje, jeśli chodzi o ekologię. Nikt nie pilnuje Amazona, tych przesyłek, tego wszystkiego. Ale ja cię rozumiem. Tylko, że też popatrz. Jeżeli możesz wykonać w swojej obecności, no nie? W swojej jakby obszarze, w swoim obszarze, możesz wykonać jedną dobrą rzecz dla planety, to gdyby każdy tak zrobił i podniósł jednego śmiecia, to by było śmieci podniesionych, ale nie? Ale wiesz dobrze, że każdy tak nie zrobi. No wiesz, ale to ma powstrzymywać ciebie od zrobienia czegoś dobrego? Ale ja robię dobre rzeczy, ale ja nie muszę się tym chwalić. Nie musisz się tym chwalić. Czy na przykład zakrętki, które są teraz przyczepiane do butelek, nie? O tutaj na przykład mam je. To czy te zakrętki są proekologiczne, czy one są zrobione na to, żeby na przykład biedne dzieci, nie można było zbierać na biedne dzieci z zakrętek? No właśnie. Wydaje mi się, że jakbyś chciał zbierać na biedne dzieci z zakrętkami, to cię nie powstrzyma, ma to eliminować problemy. Ale wtedy nie łamiesz prawa? No jak? Wtedy nie łamiesz prawa, że ucinasz te zakrętki? Nie, można ją oderwać? Kupiłeś tak rzeczy, jest to twoją własnością. Wrzucasz, a tak to trzeba urywać specjalnie? Ale kupiłeś to i teraz ta butelka stanowi twoją własność. Możesz z tym zrobić, co chcesz. Jak chcesz urwać zakrętkę, to przecież nikt cię do więzienia nie sądzi. Dzisiaj urywamy zakrętki. Tak. To sobie urywaj. A ty nie urywasz? Ja nie mam siły. Aha. Czemu? Ja ledwo mogę to odkręcić, a co dopiero urwać. Masz siłę w siatkówkę pierwszą, a nie masz siły oderwać? Masz siłę zaserwować na drugie pole, to nie masz siły oderwać? No oderwij zakrętkę, spróbuj. Ja mam problem z chwytem po udarze dalej, wiesz, że... Ale spróbuj oderwać. No to jakoś leciutko poszło. Co sądzisz o tych, co się przyklejają do asfaltu? To jest dopiero łeb, nie? Widziałam ostatnio to ostatnie pokolenie, że stali po pas w wodzie, jak była powódź w Warszawie, nie? Stali po pas w wodzie z tym, co są ostatnim pokoleniem. A jednym z ich postulatów jest, że braknie wody. No i stoją po pas w wodzie i ze swoimi przekonaniami, że wody będzie brakować. No to mówię zajebiście, nie? Niby twoim zdaniem, nie? No nie jestem przekonana co do ich powiedz metod. Powiedz to. Nie, no nawet jeżeli mają jakieś swoje słuszne poglądy, racje czy jakieś swoje opinie, to przeszkadzając ludziom w życiu, to nie zdobędą sobie... Nie zdobędą sobie sympatii tłumu, no. Ja ich nienawidzę na przykład. Wirujący naplet pyta się o Anbana, czy mu dasz? Za 50 zł daję Anbana. 50 zł, chamie, pierdol. Za no nie no, ja byłem na przykład na safari i mnie urzekła na przykład ta przyroda. Ona bardzo ładna była. Dzika taka, czuć było tę dzikość, no. A czy jak sam jedziesz przez safari i zatruwasz spalinami naturalne środowisko, gdzie żyją te zwierzęta, to nie przyczyniasz się do pogorszenia ich stanu mieszkania? Być może, ale miałem wtedy 13 lat, więc nie patrzyłem na to w ten sposób. Ale faktycznie być może. Ja też jak jeździłem na słoniu, to miałem 25, a później się dowiedziałem, że te słonie są tam nieładnie traktowane. No to nie? Prawda, ja też... Jakbym wiedział, to bym nie jeździł, nie? Też jeździłem na słoniu i myślałem, że jak dałem mu dwa banany, bo jeździłem mu na karku normalnie. Miałem 11 lat wtedy, jeździłem mu na karku i dałem mu dwa banany i mówię tak, ja... Dałem mu dwa banany, ale fajny słoń. Teraz bym na przykład popatrzył na tego Hindusa, co napierdolił tego słonia, no bo oni takie, no wiesz, dopóki się siadało na słonia i się szło normalnie, to było git, nie? Ale tego nie widać, ale oni normalnie tam na
dają te słonie i to na przykład, no uważam, że to nie jest. Nie jest środki to, nie? uspokajające im podobno dają. No ale myślisz, no ja uważam na przykład, że nie jesteśmy w stanie nad tym zapanować. Ja uważam, że jesteśmy. To jest tak, jeżeli pomyślisz sobie, ale nie że uważasz, dopóki... że to, co my robimy, nie? No. Bo jest taki mały procent w porównaniu do tych samolotów. Ale to jest mały procent. Tak, chyba 20 tysięcy samolotów? Ale ty rozumiesz, że to jest mały procent i to, co działa, jakby to, co robisz, może w ogóle nie mieć znaczenia, nie? To, że ty się namordujesz i posegregujesz te śmieci względem do odpowiednich worków, czy przemęczysz się z tą papierową słomką, czy zakręcona zakrętka, nie? Ty się poświęcisz, żeby było troszkę lepiej, a ktoś inny se poza budżetem na drugi koniec miasta i w sumie to zrobi tyle samo zanieczyszczeń, ile ty w 20 lat. Ty możesz robić całe życie, a ktoś poleci raz samolotem i on to całe życie, wiesz, równoważy się, wiesz, co chodzi. Ale to właśnie, popatrz na to w inny sposób. On i tak poleci tym samolotem, jakby twoje działanie ma wpływ, nie? Czyli jakby... Ale to jest takie, trochę, wiesz, zapisanie za kogoś, nie? Właśnie jak nie możesz o tym myśleć, że to jest zapisanie za kogoś. Możesz tylko myśleć, że to jest nie za ciebie, żeby iść na koniec dnia spać spokojnie i pomyśleć sobie, ja zrobiłem po mojej stronie wszystko, co mogłem. Ale w życiu bym tak nie poszedł, nie pomyślał, bo... A ja bym tak pomyślała. Mnie, ja bym tak pomyślała. Właśnie? Że... Tak, że jeżeli... Ale na przykład jak ładasz śmieci, segregujesz, na koniec dnia myślisz sobie, leżysz w łóżku, dzisiaj posegregowałem śmieci, zrobiłem coś dobrego dla świata, jestem najlepsza. Nie myślę tak o sobie, ale jeżeli mam wybór, żeby zrobić, nie wiem, coś dobrego i nie robić nic, to wolę zrobić coś dobrego. No dobra, co? Pa. No buźka, pa. Jeszcze możemy kiedyś porozmawiać o takich rzeczach, oczywiście, nie? No. Bo to zawsze interesująca rozmowa właśnie, to są takie dwa bieguny, nie? No i tak to jest. Fajnie, że ktoś tutaj zapukał, chciał porozmawiać. Lubię jak ludzie chcą ze mną rozmawiać. Lubię rozmawiać z ludźmi.